W zespole szkolno-przedszkolnym w Kościelcu odbył się gminny konkurs recytatorski pod hasłem Zima w poezji. Konkurs dedykowany był dla przedszkolaków. Dzieci podzielono na dwie grupy wiekowe, 3 i 4 latki oraz 5 i 6 latki. Wśród najmłodszych trzecie miejsce zajął Antoni Pawłowski z przedszkola w Kościelcu. Patrzcie, bałwan wziął walizkę i pakuje rzeczy wszystkie. Biały śnieg i czarny lód do walizki dał na spór. Potem wrzucił już wysanki, trzy zimowe kołysanki. Od tych sokli całą furę, jela do wawrzyską górę. Prąd z głowy zdjął i schował, wreszcie sam się zapakował. I śniegowy swoją zmianę rzekł, ogłaszał koniec zimy. Drugie miejsce zajął Michał Wieczorek z Kościelca. Zima, zimnie nierówna, taka zima to nie zima. Śniegu nie ma, mróz nie cyma. Plac się zmienił, sztab dla zap, stachu ciągle kap, kap, kap. Rano deszcz, południe deszczy i wieczorem badaje się. W nocy nie przychodzi mróz, słychać wody plusk, plusk, plusk. Już o zimie nie pamiętasz, choć wskazuje ją kalendarz. Styczeń wszyscy mówią nam, te zaprzeca, pam, pam, pam. Pierwsze miejsce zajęła Julia Goszczko z oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Dobrowie. Barbara Kosut, bałwan ze śniegu. Ulepiły dzieci ze śniegu bałwana. W kapeluszu z fajką w zębach wygląda na pana. Pewno ci to zimno, śniegowy bałwanie. Chodźcie do nas, do przedszkola, na ciepłe śniadanie. Zaiskrzył się bałwan, jak wyśmiał się z tego. Wśród starszych przedszkolaków trzecie miejsce zajęła Zuzanna Mikołajczyk z Kościelca. Bałwan i walizka. Patrzcie, bałwan wziął walizkę i pakuje rzeczy wszystkie. Biały śnieg, srebrny lód do walizki dał na spód. Potem wrzucił łyżwy sanki, trzy zimowe kołysanki. Osty sobie całą furę i lodową śliską górę. Rondel z głowy zdjął i schował, wreszcie sam się zapakował. I śniegowe strojąc miny rzekł, ogłaszał koniec zimy. Na drugim miejscu znalazła się Lena Ligas z Dobrowa. Wanda Osuchowska-Aurowska. Pierwszy śnieg. Śnieg przyszedł wczesnym rankiem. Wszyscy jeszcze spali. Miał na nogach puchate śnieżno-białe boty i powiewał na wietrze jego biały szalik, a stąpał bezszelestnie, jak to robią koty. W białe miękkie futerko otulony cały, w białej czapie na głowie, w białych rękawicach. Białą puchatą łapką robił białe czary i nagle jak z bajki cała okolica. Wszystko się wybieliło, wszystko pięknie zalśniło, wszystko się odmieniło. Białe są dachy na wróble strachy, białe ogrody i samochody, białe sny dzieci, księżyc biało świeci, biały przystanek, biały poranek. Pierwsze miejsce zajęła Faustyna Kędzierska z przedszkola w Różkowie Pierwszym. Mała uczyna Seleniewska przyjechała zima wozem. Przyjechała zima wozem. A z kim? Ze śniegiem i mrozem. Zaraz poniedziałek
ubieliła pola kawałek, a wtorek wylądami osypała bury, a środę położyła lusterko na górę, a czwartek zmroziła na dalnie zarki, a piątek to suciła śniegu kasty kątek, a sobotę malowała na sypa kwiaty złote, a w niedzielę ustępnęła to z aniele. Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło zakończyć zimę w poezji i zakończyć przede wszystkim zimę. Drogie dzieci, bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście z nami, za to, że włożyłyście naprawdę mnóstwo czasu i pracy, żeby się przygotować do tego zadania. Dziękuję opiekunom, wychowawcom i dziękuję rodzicom, bo bez Was rodzice, no to przy takich małych dzieciach nie dałoby rady. Życzę wszystkim, żeby były jak najlepsze miejsca, ale dla mnie jesteście wszyscy zwycięzcami. Ja tak kocham małe dzieci. Widać, że dzieci bardzo tęsknią za zimą. No niestety w tym roku, tak poprzednich, ten problem zawsze był. Wystrój oczywiście typowo zimowy, ale każdy marzylibyśmy sobie, żeby chociaż tak przez chwilkę taka atmosfera była, zwłaszcza w okresie świątecznym. No niestety, może kiedyś doczekamy się tego. Chciałbym naprawdę powiedzieć, że nie wiem, nie czułbym się tutaj w roli komisji, bo wytypować teraz pierwsze, drugie, trzecie miejsce, ja nie byłbym w stanie, to od razu powiem, tak? Ale fajnie się słuchało tych dzieci, każde dziecko w inny sposób to emocjonalnie inaczej podchodziło, inaczej interpretowało. Więc ja powiem tak, że no fajnie, że Pani tutaj organizują różnego rodzaju konkursy. Cieszę się niezwykle, że no, grono tutaj pedagogiczne naprawdę jest na wysokim poziomie, mówię o całej gminie, nie tylko o Kościelcu. I tak trzymać po prostu. Fajnie, że organizujecie to dla dzieci, bo widać, jak one fajnie przeżywają, ale to z drugiej strony też się rozwijają. Każdy taki konkurs to wiadomo, że dziecko razem z rodzicem musi poświęcić sporo czasu, żeby przygotować się. No, są takie wewnętrzne, fajne przeżycia, myślę, również rodzinne. Także dziękuję bardzo tutaj organizatorom, dziękuję bardzo rodzicom, no i przede wszystkim dzieciom, które tak fajnie dzisiaj tutaj zaprezentowały się. Wspaniali artyści, naprawdę. W konkursie wzięło udział 14 dzielnych przedszkolaków. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody ufundowane przez wójta gminy Kościelec Dariusza Ostrowskiego.